to jak dobry rząd! Siema na wiarę, dzisiaj robimy sobie mega przepis na ciasto, bo pod ostatnim filmem z ostatniego Short Monday widzę, że spodobało się ciasto bananowe, więc lecimy z kolejną propozycją na ciasto. Tym razem dzisiaj będzie tarta owocowa, wiosenna. Tarta wiosenna, cześć, to z racji tego, że wiosna tuż już trwa, zaraz będzie lato, więc nie robimy letniej tarty, tylko wiosenną, czyli na końcówkę wiosny. Jeżeli tego nie robisz i nie subskrybujesz tego kanału, najwyższa pora zamienić czerwony przycisk na szary, bo zbliżamy się do 150 tysięcy subów i musisz dołączyć do wiary liczący makro, czyli do naszej familii, którą tworzysz ty i ja, czyli razem we dwoje, i zaczynamy tartę wiosenną już teraz. Shirt Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's Monday, it's fucking Shirt Monday. Teraz tak, do przygotowania tarty wiosennej potrzebujemy oczywiście miski. Na początku położę ją tutaj i przedstawię ci wszystkie składniki, jakie będą potrzebne. Ale słuchaj, to nie wszystko, bo na końcu znowu będą tradycyjnie wszystkie makrosy i składniki pokazane, więc się nie przejmuj z tego. Teraz na przykład powiem, że 80 gramów płatków, a dam na przykład 100, bo jeszcze nie wiem, bo znowu ten przepis wychodzi na spontanie. Ostatnio są same spontaniczne przepisy. Na pewno będą potrzebne płatki owsiane. Obstawiam, że z 80 do 100 gramów, zobaczymy za zaraz. Będzie potrzebny miód. Będzie potrzebny miód. Następnie będzie potrzebne masło orzechowe. Będzie potrzebny budyń. I patrz to, jest jeszcze coś takiego. Budyń czekoladowy. Ciężko dostać budyń czekoladowy bez cukru. A to jest budyń bez cukru. Jest czekoladowy i jest dostępny w Auchan na dziale. Na dziale zdrowa żywność! Cześć to? No ale ja użyję waniliowego. On jest też bez cukru. I jeszcze będzie potrzebne mleko. Mleko, a proporcje i makroskładniki gdzie będą? Napisz na dole w komentarzu, gdzie będą. Będą na końcu na dole. Znaczy na, nie na dole, w opisie będą też pewnie. O, w ogóle dawać znać, czy dodawać składniki i makrosy do opisu? Chyba tak, nie? Bo to jest pomocne. Ale nie dodam i napisz na dole, czy chcesz. O. Do przygotowania potrzebujemy oczywiście miskę, czyli tradycyjnie próbujemy na razie zrobić tak, że dodajemy 80 gramów płatków. 84, trzeba odsypać teraz. Ręka matematyka, gdzie jest nie w formie. 80, o. Pierwsze co jeszcze robię, to biorę fartuch, bo mam białą koszulkę, a białe koszulki są bardzo narażone na zabrudzenia, więc biały fartuch idealny będzie, żeby te zabrudzenia przejął, żeby biała bluzka stała ciągle biała. Zrobimy tak, na końcu zdejmę ten fartuch i zobaczymy, czy ochronimy coś, czy nie. A w ogóle dawaj znać, jaka jest ulubiona twoja kreskówka z dzieciństwa. Kubuś Puchatek, on jadł miód, więc dlatego w tym przepisie dzisiaj jest miód. Jakby tu był prosiaczek, to byśmy robili dzisiaj, jak jest ten przepis surowego mięsa taki? Tatar. Tatar, o, byśmy robili tatar, ale z prosiaka dzisiaj nie ma, jest Win the Pooh, czyli patrz to, mamy tutaj miód. Czyli tak, mamy to, czyli 80 gramów płatków. Teraz dodajemy miód, dajemy teraz 10 ml miodu. Czy masz tyle? 10 ml miodu. Wiesz czemu tyle? Czemu? Żeby zbliżyć płatki. Mhm. Czemu? Żeby były bardziej miękkie. Czy nie? No nie wiem. Teraz dodajemy jeszcze jedno jajko i dajemy je po to, żeby teraz płatki zaabsorbowały miód i... Żeby zaabsorbowały miód i jajko. Na razie mamy trzy składniki połączone w miejsce i teraz dajemy chwilę, żeby te płatki zaabsorbowały wodę, żeby była, nastąpiła mega absorpcja wody. Masło orzechowe, ale go poszczędzimy trochę, żeby obniżyć fatcy, bo fatu nie chcemy aż tak dużo. Czyli pokażę ci patent, jak łatwo odmierzyć masło orzechowe z... nie brudząc za dużo pojemników. Czyli bierzemy masło orzechowe, parujemy na 0,0 i teraz łyżką wyciągasz na przykład 10 gramów. O, oddamy trochę jeszcze. 10 gramów, 9. 10. Idealny patent, cześć to. Nie brudzimy zbędnych pojemników. Teraz bierzemy jeszcze szpatułkę. Pozbyć z łyżki nadmiar masła, żeby każde makrosy znalazły się w misce. Na kod IFM na sklepie na testosterona ma 7% zniżki. Tradycyjnie jeszcze przypomina, bo to jest Short Monday. Jest to seria z gotowania, to ma składniki do gotowania, więc jeżeli chcesz się zapatrzeć w takie produkty, no to mi się wydaje, że jest dobra opcja, żeby właśnie zrobić zakupy tam. Bo czemu nie? Bo tam są fajne produkty, dobre ceny, a jeszcze ma 7% zniżki na kod IFM. Cześć to, mega deal, mega promka i mega. Teraz mamy zmieszane masło żona, mamy chyba tych płatków trzeba więcej. Na 46 zdajemy, czy łącznie mamy 120 gramów płatków. Czyli nastąpiła mega zmiana składników. Trudno, nieprzewidywany przepis. Kolejny. Jeżeli chodzi o formę, ja użyję sobie takiej silikonowej, żeby to łatwo sobie wyjąć. I tu mamy średnicę 20 cm, to są składniki. Są to składniki na średnicę foremki o 20, o szerokości 20 cm. Zresztą to szerokość 20 cm mega szeroka, czy mega nie jest szeroka, nie wiem. Dawaj, no. Czy według ciebie to jest szeroka foremka, czy nie? Napisz w komentarzu, jakiej foremki najczęściej używasz. Czy są to plastikowe, ceramiczne, czy silikonowe? Ja najczęściej używam silikonowych albo ceramicznych. No, plastikowych mniej, metalowych rzadziej, ceramicznych czasami, silikonowych from time to time. Dawaj, znasz, czy chcesz haul silikonowych, przegląd kuchni, żeby na przykład pokażę ci, że mam na przykład trzy talerze o kolorze kaki, albo na przykład mam pierdzielony blat, no, dawaj, znasz, czy chcesz po prostu przegląd kuchni. I teraz wykładamy płatki do foremki.
pamiętaj, silikonowa szpatułka pozbawi cię każdych makrosów z miski. Zwilżenie dłoni, ugniatamy teraz dłońmi, formujemy dookoła, żeby wszystko wypełnić. Ta prezentuje się następująco. Mamy tutaj już ułożony spód po to, żeby po prostu wylać tą masę budyniową. No i teraz wkładamy to do piekarnika. Piekarnik już był nagrzewany na 180 stopni. Mamy grzanie góra-dół. No i teraz bierzemy, otwieramy piekarnik, wkładamy naszą tartę na około 15-20 minut. Dokładny czas ci podam za chwilę i po 20 minutach się dowiesz, jak to będzie zrobione. Krócej, czy nie? Przejście. Dobra, więc patrz to, minęło 17 minut dokładnie. Dokładnie to 18 minut i 30 sekund, czyli już wyłączamy piekarnik. Tak się prezentuje upieczony spód, czyli jak widzisz jest super takie sztywne, chrupkie, czyli ta masa, którą teraz tutaj wlejemy, na pewno nic się z nim stanie. Przekładamy sobie tutaj, niech sobie tutaj nam to stygnie, a tymczasem co robimy, zajmujemy się masą. A do przygotowania masy będziemy potrzebować oczywiście rondelek, myślę, że takiej małej wielkości będzie idealny. Dajemy pół litra mleka. I teraz połowę wlewamy już do rondelka. A połowę zostawiamy i teraz wsypujemy zawartość budyniu. I teraz mamy tutaj 64 gramów budyniu, czyli wliczasz to jako 64 gramy skrobi. Budyń zawsze sobie wliczam jako skrobię ziemniaczaną, no bo to jest nic innego jak skrobia ziemniaczana z aromatami. No i teraz odpalamy mały ogień. Dajemy mały ogień, dajemy sobie ten mały palnik. Możemy ci zapalić światło, żebyś lepiej widział, widziała. Podgrzewamy mleko, czekamy aż będzie ciepłe, a tu zimne mieszam. Mamy już mega ocieplone mleko, bo to jest wiosenna tarta, więc mamy ciepłe mleko. Patrz to, tą zawartość, którą tu mamy, jeszcze możemy przemieszać przed wylaniem. Żeby to było słodkie, możemy dodać jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 tabletek słodzika i teraz to rozpuszczamy we wrzątku, czyli znowu przyspieszamy tempo. Więc patrz to, tak się prezentuje ta masa budyniowa. Jest dosyć gęsta, bardzo, bardzo gęsta. Przygotowane już są owoce, i które dajemy na górę. Jeszcze mięta, część to, bo to jest wiosenna tarta, czyli musi być mięta, bo mięta rośnie w wiośnie, chyba mam nadzieję, że tym wiesz. A jeżeli nie, no to już masz info, kolejne info. Wystudzony w miarę spód i teraz do niego wlewamy naszą ciepłą masę. Sztos, a będzie już sztosik to. Też mi się wydaje. No, na maksa. Kolejny tip, patrz to, że możesz nakładać masę na środek i ją rozprowadzać. Wtedy wyjdzie ci ładny kształt tej masy. Że nie będzie taki wylany, tylko będzie idealnie rozprowadzony. Czyli kładziesz na środek i po prostu zwiększasz objętość, żeby dookoła było. Widzisz to? Masa już jest podana, wyłożona i teraz dajemy sobie chwilę, czyli jakieś 50 minut, aż ona ostygnie, żeby owoce nie kłaść na gorąco masę, więc robimy przejście. Patrz to, minęło 5-10 minut i teraz w tym momencie... Po tym momencie dodaliśmy na górę, patrz to, borówki, truskawki, miętę oraz czekoladę. Czyli patrz to, idealna sezonowa tarta. Zachęcam się do kupowania owoców oraz warzyw na ryneczkach, bo takie są najlepsze, a nie wspieranie z sklepów. Na górę daliśmy czekoladę bez cukru. Daliśmy czekoladę bez cukru, jest to czekolada z Legal Cakes Up, czyli patrz to, legalna czekolada, legalny skład. W maju na kod MAJ masz darmową dostawę od 6 dych. Jeżeli zrobisz zakupy za 6 dych i wpiszesz kod MAJ, no to masz darmową dostawę do chaty, część to. Nie będziesz musiał wychodzić, albo wychodzi, w tych czasach to bardzo ważne i masz darmową dostawę, a tymczasem mamy naszą tartę. Ja powiem ci naprawdę, to ciasto tak apetycznie wygląda, że nawet nie przeszkadza mi pracująca zmywarka w tle. Patrz to, ładne, nie? Mam nadzieję, że... Słuchaj, możesz policzyć i napisz w komentarzu, ile razy powiedziałem patrz to, bo ostatnio nadużywam tego sformułowania, więc patrz to. Jak to wygląda, bo mi się to podoba. Tobie też? Dawaj znać, czy ładny ten. Nie, 2000 łap i lecimy z kolejnym jakimś ciastem. Okej? Okay? Dobra? No to deal. No to deal. To kolejne ujęcie mega pięknej tarty, ale to pachnie naprawdę. Pochowałaś to, czy nie? Miętą, czekoladą, ładnie, owocami. Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje tarta, makrosy i składniki już widziałaś, a jak nie, no to dopiero się pojawią, nie wiem, jak, kiedy to tam w montażu. I teraz wiekopomna chwila, wiekopomny moment, trzeba uciąć ładny kawałek. Jaki utniemy, na przykład może taki tu, cyk i cyk. Kurczę, żeby tego nie zrąbać teraz. Doszło. Napisz w komentarzu, gościu, czy dam radę. Misja krojenia kawałka. Zakończona pozytywnie. O, jak to wyszło! Ładnie, co? Ojejku, prześlicznie.
prezentuję kawałek wiosennej tarty. Patrz, to jest tak wiosenna, że teraz muszę napisać komentarz. Piękna tarta. To będzie nagrodzenie tej pracy, zrobienie tego przepisu. I koniecznie dawaj znać, czy chcesz więcej przepisów takiego typu, takich letnich wypieków, ciast, może jakieś torty i tak dalej. Teraz napisz w komentarzu, zatrzymaj ten film, albo słuchaj sobie go w tle, bo będę dużo gadał. Jaki chcesz przepis na kolejny Short Monday, a ja wezmę te propozycje na następne, a tymczasem najważniejsze. A może rzeczy, tort urodzinowy? Może birthday cake może chcesz, może chcesz. Może ktoś ma urodziny z was. O, może ktoś z was ma urodziny, to może chcecie urodzinowy tort. Dawajcie znać, a tymczasem pora spróbować. Dobra, patrz to, tak się prezentuje, pora spróbować. Pycha, mega. Najlepsza tarta owocowa, wiosenna, jaką przygotowaliśmy razem wspólnie. My tworzymy ten kanał. Do czego byś to porównał? Porównałbym to do zachodzącego słońca na wybrzeżu Toskanii. Dobra, sztos. Teraz słuchaj to, jeżeli chcesz więcej takich przepisów, koniecznie dawać znać, jakie to mają być następne. A jeżeli się podobało, daj łapę w górę, dawaj suba za nadzwonek. Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, który będzie na kanale już niebawem. Tymczasem kończymy Jominara i Short Monday się skończyło. A i czekaj, gościu i gościarko. Tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa. Short Monday, it's fucking Short Monday. Monday, it's fucking Sherp Monday.